Widzicie, Karol i ja mamy grupę bardzo szczególnych przyjaciół, z którymi trzymamy się razem. Nazywamy to Aliansem Przebudzenia. Tak naprawdę to jedynie 6 małżeństw o bardzo podobnych przekonaniach i pasjach odnośnie Królestwa Bożego. Trzymamy się razem, staramy się spędzać wspólnie 4-5 dni w jakimś miejscu, gdzie możemy razem popływać, zjeść, modlić się, rozmawiać, robić każdą z tych rzeczy. I każda z tych par łaskawie zgodziła się przybyć na te 20 urodziny. To Randy i Diane, Che i Sue. Wstań, Che. Pokaż się nam. Jeszcze Cię tutaj nie mieliśmy. Heidi i Roland Bakerowie, którzy ciągle są w drodze, oraz George i Winnie, którzy też jeszcze nie przybyli, George i Dana. Oczywiście Karol i ja. Oraz Bill i Benny Johnson. 6 małżeństw. Ostatnio spotkali się we wrześniu, ale mnie nie udało się tam być, ponieważ w tym czasie zmarła moja siostra. Gdyby zmarła dzień później, to nie bylibyśmy na jej pogrzebie, bo bylibyśmy w samolocie. Tak czy inaczej, czas jej pogrzebu był dla nas dobrym czasem rodzinnym. Jest dla nas przywilejem, że są tu z nami ci przyjaciele, którzy przewodzą przebudzeniu na świecie. Wszyscy oni są przywódcami przebudzenia na swój sposób i w swojej sferze. Bill i Benny Johnson są naszymi ulubieńcami, ponieważ Benny opowiada o tym, jak bardzo została tutaj dotknięta. Prawie oderwała rękę Billowi. Nie słyszeliście tego? Wspaniałe świadectwo. Kiedy on wyciągnął swój palec, tak jak robi to Karol. Tak więc oni wrócili do domu. Później, już po tym wydarzeniu, Bill został również dotknięty przez Boga i jego wspaniały kościół, tak zjednoczony, tak dobrze zorganizowany, tak zdrowy w tym mieście, liczący 2000 osób, zaczął podlegać wstrząsom. Wiele osób było poddenerwowanych. Powiedziano mi, że ponad połowa z nich odeszła. Jak wielu z was uważa, że mieć kościół liczący 2000 osób to jest jakieś osiągnięcie? Kto z was tutaj jest pastorem? To jest zdumiewające, to jest osiągnięcie, to nie jest mała grupka. I patrzeć na to, jak połowa z tych ludzi odchodzi z powodu Ducha Świętego, to inny temat. I Bill podjął pewną decyzję, z powodu której jest jednym z moich bohaterów. Musiał dokonać bardzo trudnego wyboru pomiędzy tymi ludźmi a Duchem Świętym. I wiecie, on wybrał Ducha Świętego. I wiecie co? Myślę, że Bóg im to wynagrodził. Sądzę, że się ze mną zgodzicie. Proszę, żebyśmy powstali i powitali za kazalnicą Billa Johnsona, który zmienia świat i kształtuje historię. I do dziś jest jednym z naszych bohaterów. Niech Bóg Cię błogosławi, Bill, gdy tutaj wychodzisz. Bierz mikrofon i wymiataj. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. John dał mi pozwolenie, żebym wymiatał, ale sądzę, że tu jest już wymiecione. To ciekawe uczucie patrzeć po sali i widzieć ludzi, których nie było na świecie, gdy ta rzecz się zaczęła. To miło, że przybyliście i dołączyliście do nas starych w świętowaniu tego, co Bóg uczynił przez 20 lat.
Cieszę się, że tego rodzaju impreza nie polega na rozpamiętywaniu przeszłości poza zadziękczynieniem i rozpoznaniem nowego biegu rzeczy, w który Bóg nas wprowadza. Ilu z was zna Duncana Smitha? Jeśli odszukacie w słowniku hasło terroryści Ducha Świętego, to znajdziecie tam jego zdjęcie. On jest jedną z najbardziej wpływowych jednostek, jakie spotkałem w całym moim życiu. Pozwolił mi napisać przedmowę do swojej książki zatytułowanej Pochłonięci miłością. Jeżeli ona nie rozpali w tobie ognia, to twoje drewno jest bardziej niż wilgotne. Zdecydowanie to jest zdumiewająca i mająca duże znaczenie książka. Chciałbym was zachęcić, żebyście zwrócili na nią swoją uwagę. Jesteś głodny? No to wesołych świąt. Zazwyczaj obdarowuję ludzi, którzy mają jakąś rocznicę albo urodziny, ale w takim tłumie musielibyśmy mieć całe pudła książek, więc nie mogę tego zrobić. Słucham? Naprawdę? Myślałem, że mamy ją tam, nie? Dałem ci moją książkę. Oddaj mi moją książkę. Dziękuję. Ona nie została oznaczona, ale cenię sobie twój podpis. Mam nadzieję, że napisałeś tam miłe rzeczy. Nie wiem, gdzie jest druga. Dałeś mu ją? Dałeś mu swoją? Ale masz jakąś. No to dobrze. Przepraszam za to zamieszanie, po prostu tacy już jesteśmy. Jak wielu z was kocha albo nienawidzi funkcji sprawdzania pisowni w waszym telefonie? Ja ją kocham, ponieważ moja pisownia jest kiepska i ta funkcja bardzo mi pomaga. Ale czasem zdarza mi się wcisnąć wyślij, zanim sprawdzę pisownię. Udzielałem właśnie jakiejś przenikliwej, elokwentnej odpowiedzi mojemu przyjacielowi, kiedy spojrzałem na telefon i byłem przerażony tym, co właśnie niechcący wysłałem. I przerwałem moją elokwentną wypowiedź tam gdzieś w Argentynie i powiedziałem: o Jezu, to w ogóle nie było zabawne. Proszę, pomóż mi. Widziałem obrazek mówiący: sprawdzanie pisowni to moja najgorszy wróg. Lubię takie obrazki, pocztówki. Wszyscy mówią, że marzeniem każdej dziewczyny jest znaleźć doskonałego faceta. Dajcie spokój, marzeniem każdej dziewczyny jest schudnąć przez jedzenie babeczek. Nie dotarłem dziś na salę gimnastyczną. To już piąty rok z rzędu. Mój strój kąpielowy kazał mi iść na trening, ale dres odpowiedział: nie, dziewczyno, przecież dobrze wyglądasz. Na tym świecie są tylko trzy rodzaje ludzi: ci, którzy są dobrzy z matematyki, i ci, którzy tacy nie są. All right, well.
Przeczytam wam jeszcze tylko jedną zabawną historię, a potem będę naprawdę poważny. Prawnik i starszy pan siedzą obok siebie podczas długiego lotu samolotem. Prawnik sądzi, że jest znacznie bardziej inteligentny niż jego sąsiad i że będzie w stanie z łatwością mu to udowodnić. Dlatego pyta starszego pana, czy ten chce z nim zagrać w pewną grę. Starszy pan jest zmęczony, chciałby się zdrzemnąć, więc uprzejmie odmawia i kładzie się spać. Prawnik jednak nalega, mówi, ta gra jest bardzo zabawna. Jeśli zadam ci pytanie, a ty nie będziesz umiał na nie odpowiedzieć, zapłacisz mi tylko $5. A jeśli to ty zadasz mi pytanie, na które nie będę umiał odpowiedzieć, zapłacę ci $500. To zwraca uwagę starszego pana, który chce uciszyć prawnika i zgadza się zagrać. Prawnik pyta pierwszy, jaka jest odległość między Ziemią a Księżycem. Starszy pan nie odpowiada, sięga do kieszeni, wyciąga $5-dolarowy banknot i wręcza go prawnikowi. Teraz kolej seniora. Pyta on prawnika, co wchodzi na wzgórze na trzech nogach, a schodzi na czterech? Prawnik używa laptopa, przeszukuje sieć, aby znaleźć tam odpowiedź. Wysyła e-maile do wszystkich swoich bystrych przyjaciół. Bezskutecznie. Po godzinie poszukiwań rezygnuje. Starszy pan przyjmuje od niego $500, wkłada do kieszeni i kontynuuje drzemkę. Prawnik umiera z ciekawości, oczekując odpowiedzi. Budzi starszego pana i pyta, no to co wchodzi na wzgórze na trzech nogach, a schodzi z niego na czterech? Starszy pan sięga do kieszeni, daje prawnikowi $5 i śpi dalej. Uściśnijmy się jako grupa. Dzięki, ja też was miłuję. Możliwość uczestniczenia w wydarzeniach takich jak to jest jednym z największych przywilejów, jakich doświadczam w życiu. Bez trudu mógłbym przez całe popołudnie mówić o tym, jak bardzo cenię ludzi, którzy siedzą tutaj z przodu. W tym pierwszym rzędzie, a właściwie w kilku pierwszych rzędach. Są tu obecni niektórzy z moich najlepszych przyjaciół oraz ludzi, którzy wywarli największy wpływ na moje życie. To niewypowiedziany zaszczyt. Stajemy razem za kazalnicą, stajemy razem na spotkaniach przebudzeniowych, na spotkaniach uzdrowienia. Często usługujemy razem w różnych miejscach na świecie. Razem jemy, razem byliśmy na tym krótkim wyjeździe wakacyjnym. Jedną z rzeczy, które cenię sobie najbardziej, jest to, że czystość i prawość, jakie widzicie w tych ludziach, gdy stają za kazalnicą, jest ta sama, jak wtedy, gdy idą na plażę albo są w hotelu. Nie ma w ogóle żadnej różnicy. To dlatego traktuję jako najwyższy priorytet, mówię na to amen, traktuję priorytetowo tego rodzaju przyjaźnie, cenię je i przywiązuję do nich wagę. To jest partnerstwo, które kształtuje bieg historii. Mamy niewiarygodny przywilej czynienia tego wspólnie, który dzielimy razem z wami tutaj zgromadzonymi. Jestem tak bardzo wdzięczny za to, co John i Carol uczynili na rzecz goszczenia tutaj Bożej obecności i tworzenia atmosfery, w której Bóg może czynić to, co chce. To się łatwo mówi, ale nie jest łatwo pobożnie sprawować tego rodzaju szafarstwo. Oni poradzili sobie z tym lepiej niż ktokolwiek z tych, których znam. Randy Clark, jeździłem z Randym po całym świecie i jestem mu za to bardzo wdzięczny. Wdzięczny za jego dziecięcą wiarę oraz pasję i oddanie, które nie zmieniają się z dnia na dzień, nie zmieniają się z upływem czasu, oraz udzielenie, naukę i wgląd, jaki od niego otrzymuję, w dziedzinie uzdrowienia i wielu innych cennych rzeczy. One są dla mnie niewypowiedzianie cenne. Spoglądam teraz na to krzesło, widzę tam Che i wpływ, jaki wywarli na mnie Che i Sue.
Już wcześniej byliśmy przyjaciółmi, zawarliśmy przymierze przed laty. Byliśmy razem na spotkaniu, ktoś zobaczył, że nasze głowy są blisko siebie, więc złapał nasze ręce i zaczął nad nami prorokować na temat partnerstwa w Kalifornii. Ja jestem w północnej Kalifornii, on w południowej. My nie tylko utworzyliśmy partnerstwo na rzecz tej części świata, ale zawarliśmy też głęboką przyjaźń. Lista się tutaj nie kończy. Wiem, że mówię o bohaterach wiary. Wiem, że są tutaj bohaterowie, którzy siedzą poza drugim i trzecim rzędem. Wy wszyscy tutaj żyjecie tym, co głosicie i wywieracie ogromny wpływ na bieg historii i na to, co się wydarza na świecie. Nastąpiła mała zmiana w tym, co było w moim sercu, czym chciałem się z wami podzielić. Gdy siedziałem tutaj w czasie uwielbienia i w trakcie posługi, gdy moi przyjaciele tutaj byli dotknięci, w moim sercu nastąpiła zmiana odnośnie tego, o czym powinienem do was mówić. Zatem pozwólcie mi zacząć i wyrazić moje serce najlepiej, jak potrafię. Zasadniczą, główną, przeważnie wypowiadaną przez nas w ostatnich latach modlitwą jest ta: przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I jest to słuszne. Ta modlitwa podsumowuje wszystko, o co nam chodzi. Ona podsumowuje cel, dla którego jesteśmy tutaj na planecie Ziemi. Ona podsumowuje wszystko, czego nauczał Jezus. Każda rzecz, której Jezus nauczał, może być w pewien sposób odnaleziona w tej modlitwie. Kiedy modlimy się o nadejście nieba, o to, żeby z nieba zstąpiła sfera panowania Króla, to w oczywisty sposób modlimy się o ustąpienie rzeczy takich jak rak czy ślepota, ponieważ ich nie ma w niebie, wiemy o tym. Wiemy, że gdy modlimy się o nadejście Jego Królestwa, oznacza to ustąpienie demonicznej udręki. Często myślimy o Bożej obecności w kategoriach rezultatu, jaki ona za sobą pociąga. Ale dziś wieczór chciałbym rzucić wam małe wyzwanie. Gdy modlimy się o nadejście Królestwa Bożego, pamiętajmy, że nadrzędną wartością tego Królestwa jest obecność Boża. Wszystko wiąże się z obecnością Bożą. W istocie chodzi o Bożą obecność. Gdy czytamy Pismo, to dowiadujemy się, że hebrajskim słowem oznaczającym obecność jest słowo twarz albo oblicze. Nigdy nie było zamiarem Boga, abyśmy napotykali Jego obecność bez Jego twarzy. Za każdym razem, gdy uświadamiamy sobie, że On jest obecny w pomieszczeniu, to znaczy tyle, że On przybył, aby spotkać się z nami twarzą w twarz. O spotkaniach Izraela z obłokiem, który okrywał przybytek na pustyni, Bóg wiele lat później powiedział: moja twarz była w tym obłoku, ale nie pozwoliłem wam zobaczyć, jak ona wygląda, ponieważ wiedziałem, że jesteście bałwochwalcami i stworzylibyście coś na obraz i podobieństwo tego, co byście zobaczyli. Dlatego sprawiłem, że obraz był zamazany, niezdefiniowany, niedookreślony, abyście nie byli kuszeni w kierunku tworzenia jakiegoś wizerunku. Często szukamy zasad zamiast szukać obecności. Szukamy czegoś, co moglibyśmy przekuć w doktrynalne twierdzenia, które pozwolą nam osiągać rezultaty Królestwa bez samego Króla. Nie sądzę, że to jest świadome i przemyślane. Myślę, że tak jest po prostu łatwiej, niż mierzyć się z tym przejmującym doświadczeniem Bożej twarzy spoczywającej na twoim życiu. Tak więc Pan powiedział: wiedziałem, że stworzycie wizerunek i dlatego ukryłem to w tajemnicy, ale w tym obłoku była moja twarz. Chodzi o to, że w obłoku jest zawsze twarz. Każdy obłok Bożego nawiedzenia w naszym życiu, bez względu na to, czy jest to fala uzdrowienia przelewająca się przez pomieszczenie, albo radość, która spada na ludzi niczym deszcz, albo padające krople Bożego miłosierdzia, które zachwycają ludzi i pociągają ich do Królestwa. Każdy z tych obłoków zawiera w sobie twarz. I tak wielu zostało od niej odciągniętych, skupiając się na samych rezultatach albo manifestacjach, podczas gdy to wszystko wskazywało na osobę. Kiedy dziś wieczór opuścimy budynek, wyjdziemy przez wyjście,
Nad wyjściem będzie znak z napisem wyjście. Ten znak jest realny, ale on wskazuje na coś ważniejszego. Taka jest rola znaków. Znaki są rzeczywistością wskazującą na większą rzeczywistość. Wszystko, co Bóg mówi bądź czyni, to wskazówki wskazujące na coś większego. Momentem otrzeźwienia jest dla nas uświadomienie sobie, że każdy znak może się zestarzeć. Bez względu na to, czy jest to śmiech, czy drgawki, czy odrośnięcie komuś nogi. Wpiszcie w to miejsce, co chcecie, ale każdy znak może się zestarzeć. Chyba, że podążasz w kierunku, na który znak wskazuje, a jego twarz nigdy się nie starzeje, o to tutaj chodzi. Znak wskazuje na twarz. Kiedy składasz zamówienie w restauracji, to nie zatrzymujesz się przy znaku, ale zmierzasz do rzeczywistości, na którą ten znak wskazuje. Gdy wjeżdżasz do miasta i widzisz tablicę z napisem Toronto, to nie zatrzymujesz się przy niej, ale zmierzasz do celu, na który ona wskazuje. Pan zaprasza nas do relacji, która wykracza poza doktrynalną wygodę. On mówi, badacie pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne. To jest w 5 rozdziale Jana. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w tych pismach macie życie wieczne, ale one świadczą o mnie. Zaś do mnie przyjść nie chcecie. Pismo, czyli objawienie słowa, to katapulta do spotkania z Bogiem. Innymi słowy, proces nie kończy się na zrozumieniu, on dopełnia się dopiero w spotkaniu. Taki był cel. To niemal tak, jakby Pan mówił, posłuchajcie, zamierzam Wam coś pokazać, ale to przyjdzie razem z naklejką ostrzegawczą, poznanie na dyma. Jedyną rzeczą, która powoduje, że poznanie mnie nie zabija, jest właśnie spotkanie. Spotkanie, które oczyszcza i umieszcza mnie na właściwym miejscu. Ono sprawia we mnie odczucie bojaźni wobec tej osoby, którą mam zaszczyt i przywilej reprezentować. Nie widzimy, żeby apostoł Paweł, po tym jak spadł z osła w drodze do Damaszku, podniósł się i wstał mówiąc, poczekajcie, zobaczycie jaką wspaniałą książkę napiszę. Nie widzicie takiej postawy, widzicie, że rezultatem spotkania jest coś innego. To doświadczenie go utemperowało. Doświadczenie umocniło wszystko to, co musiało być umocnione i uśmierciło wszystko, co miało zostać uśmiercone. Modlimy się tą modlitwą na ziemi, jako jest w niebie. Każdego tygodnia na całym świecie gromadzimy się w kościołach i w małych grupach, w ogromnych budynkach, w małych budynkach. My, wierzący, mamy cudowny przywilej wywyższania Boga i wspólnego studiowania Słowa. Ale dla większości z nas tym punktem, wokół którego się gromadzimy, jest kazanie. Na całym świecie mamy miliony ludzi, którzy co tydzień gromadzą się wokół kazania. Ale Izrael obozował wokół obecności. Punktem odniesienia dla tego, kim byli, dla ich życia i myśli, dla wartości, dla sposobu myślenia, dla ambicji, wszystko to wiązało się z obecnością. Staję się zazdrosny, gdy czytam w piśmie pewne rzeczy, o których lubię czytać. Uwielbiam czytać o tym, w jaki sposób wyglądała więź między Jezusem a Ojcem, jak On komunikował się z Ojcem przez Ducha Świętego. Widać w piśmie, o czym myślał i co słyszał. On czynił tylko to, co widział u Ojca, prawda? Tak, ale nie wszystko pochodziło bezpośrednio od Ojca. Czasem nie wiedział, co czyni Ojciec, dopóki nie zobaczył tego w oczach osoby, której usługiwał. Przychodzi do niego kobieta, mówi, potrzebuję cudu dla mojej córki, ona jest Syrofenicjanką, a to nie jest czas posługi dla pogan. On stara jej się to wytłumaczyć, ale w odpowiedzi ona wznosi się ponad zranienie zgorszenia. Jezus patrzy i jest poruszony tym, co Ojciec w niej czyni i w ten sposób odkrywa, co czyni Ojciec. To jest cudowna lekcja, która pomaga mi zrozumieć, że nie wszystko przychodzi bezpośrednio. Czasami to przychodzi wraz ze spojrzeniem w oczy danej osobie.
usłyszenie jej głosu, odczucie nastroju, uświadomienie sobie odpowiedzi wiary ze strony osoby. Czasami to przychodzi przez jak się masz. Czasami nie słyszę bezpośrednio, ponieważ gdy słyszę, to skłaniam się ku byciu niezależnym. Ale gdy słyszę przez rodzinę, to wówczas zdaję sobie sprawę, że wspólnota i zbiorowe wyrażanie się wiary jest tym, czego on szuka. W historii mieliśmy wielkich bohaterów wiary. Wychowałem się w rodzinie, która miała kontakt z niektórymi z nich, z Wigglesworthem. Moja ciocia została ochrzczona Duchem Świętym na jednym ze spotkań Wigglesworta. Mój dziadek kochał Wigglesworta. Mówił mi, nie każdy lubił Wigglesworta. Dzisiaj go kochamy, bo już umarł. Izrael też kochał wszystkich umarłych proroków. Uwielbiam czytać historię i dowiadywać się, co Bóg uczynił w przeszłości przez tych wielkich bohaterów wiary. Jestem wdzięczny za każdą okazję do usłyszenia ich, przeczytania ich książki, rozmowy z kimś, kto ich znał. Ale historycznie rzecz biorąc, mieliśmy jednostki, które były znane jako czyniący cuda. Jeżeli chciałeś przełomu, to musiałeś pójść na spotkanie takiej osoby i, że tak powiem, ustawić się tam w kolejce. Jestem bardzo wdzięczny za ten zespół, który wierzy w wyposażanie świętych i mocno to czuję. Mocno czuję to, że w przeszłości byli ludzie przewyższający innych w wierze o głowę i ramiona i dlatego inni gromadzili się wokół nich, aby przyjąć posługę. Ja nie mam z tym problemu, ale wierzę, że Bóg chce, aby ci, którzy chodzą w doświadczeniach o głowę i ramiona wyższych niż cała reszta, wyposażali świętych, aby ich standard stał się nową normą przez szkolenie, uwalnianie i udzielanie, a wtedy niech wyznaczony zostanie nowy wysoki poziom do osiągnięcia przez wszystkich. Te rzeczy najlepiej wyrażają się nie w spotkaniach przebudzeniowych. Szczerze mówiąc, to ja sam bardzo lubię przeciągające się spotkania. Kocham nie wiedzieć, kiedy wrócę do domu. Kocham wracać do domu, będąc ubranym niestosownie do pory dnia, z dziećmi ubranymi niestosownie. To jest oznaka ludzi przebudzenia, kiedy wracasz i zdajesz sobie sprawę, że masz tylko takie ubranie. Bardzo to lubię. Ale myślę, że czasem przykładamy do rzeczy nieprawidłową miarę. Wielu ludzi mierzy przebudzenie złamaniem, pokutą i publicznym wyznawaniem grzechów. Bardzo lubię takie spotkania, ale taka postawa zakłada, że musisz mieć grzech, żeby trwało przebudzenie. Co robisz z obecnością, której On ci udziela, abyś był jej szafarzem w życiu? Co robicie z tym odczuciem chwały, gdy objawia się chwała Pańska? Co z tym robicie, gdy ma to miejsce poza spotkaniem, na przykład w biurze? To są pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, ponieważ to, co dzieje się tutaj, powinno się również dziać tam, w pewnym stopniu. Oczywiście nie chodzi o wezwanie do przodu i o posługę, ale o obecność, ponieważ modlimy się modlitwą jako w niebie, tak i na ziemi. Tam wszystko obraca się wokół obecności. Zatem tak musi być i tutaj, i to musi być mierzalne. To, jak cenię sobie obecność, jak cenię sobie Jego twarz, redefiniuje sposób życia, to, co jest dla mnie wartościowe w jakimkolwiek dniu, moje relacje z ludźmi, to, jak prowadzę biznes, moje cele i ambicje. Teraz wszystko poddane jest tej nadrzędnej wartości, jaką jest Jego twarz. Nie oczekuję, że Rada Miejska powie, że obecność Pana jest naszą główną wartością, ale mogę oczekiwać, że oni rozpoznają pokój, który na mnie spoczywa i będą cenić to, co przychodzi wraz ze mną czy wraz z Tobą.
lub z kimś, kogo wyszkoliliśmy i uwolniliśmy do służby. Oni nie wiedzą, jak to nazwać. Biznesmeni zatrudniają naszych ludzi, ponieważ twierdzą, że oni zmieniają atmosferę ich biznesu. Coś zmienia się w atmosferze przedsiębiorstwa, ponieważ ludzie nauczyli się, jak być nieustannymi chwalcami bez względu na otaczające ich okoliczności. A ogień zawsze zstępuje na ofiarę. Jeżeli to leży u podstaw naszej motywacji i staje się sposobem życia, to nagle, bez wzdychań i wysiłku, po prostu przez bycie dzieckiem, które nauczyło się pozwalać Bożemu Duchowi spoczywać na sobie, środowisko zmienia się, gdziekolwiek idziemy. Sądzę, że to powinno być wielką ambicją osoby wierzącej. Jezus zostaje ochrzczony w wodzie, wynurza się, a Duch Święty zstępuje na Niego w postaci gołębicy. Być może macie już dosyć słuchania mnie, jak o tym mówię, ale nie mogę uciec przed tym obrazem Ducha Świętego, spoczywającego na Jezusie w postaci gołębicy. W sferze naturalnej, gdyby gołębica usiadła mi na ramieniu i nie chciałbym, żeby odleciała, to jak chodziłbym po tym pomieszczeniu? Robiłbym każdy krok z myślą o gołębicy. Każdy ruch podejmowałbym ze świadomością tego, co cenię i ochraniam. Takie podejście do życia zmienia wszystko. On staje się wypełnieniem tego, o co się modlimy, jak w niebie, tak i na ziemi. Wszystko wiąże się z tym, jak cenimy sobie tego cudownego Ducha Świętego. Jezus żył w ten sposób. Wiemy, że Duch Święty spoczął na Nim. I, jak dodaje Ewangelia Jana, na Nim pozostał. I wiemy, że to było coś tak przemożnego, że Jezus mógł przechodzić pośród tłumu, a ktoś dotknął Jego ubrania i zostawał uzdrowiony. To nie był jedynie symboliczny akt. W rzeczywistości oni czerpali z czegoś, co spoczywało na Nim. To nie było coś głęboko w Jego wnętrzu. Ujmuję to w taki sposób. Duch Święty jest we mnie ze względu na mnie, ale spoczywa na mnie ze względu na was. I nauka goszczenia Go to nauka stawania się osobą, na której On lubi spoczywać. Ponieważ wtedy, gdziekolwiek się udamy, środowisko będzie się zmieniać. To jest wartość, jaką przyznajemy tej osobie. Gdy spoglądam wstecz na mój udział w tym dziele, przybyłem tutaj po raz pierwszy w lutym 1995 roku. Siedziałem tam gdzieś z tyłu. Na każdym spotkaniu walczyłem o miejsce siedzące. Gdy otwierano drzwi, wbiegałem jak każdy inny. Byłem przygnębiony tym, jak wiele miejsc zostało zarezerwowanych. Wiem, jak to działa, uwierzcie mi. Zajmowałem miejsce, siedzieliśmy tam, czekaliśmy na wezwanie. Przylatywaliśmy tutaj prosto z Izraela, tam było około 20 stopni. Przybywaliśmy z Jerozolimy i dla nas temperatura tutaj była jak minus milion. I słyszymy prognozę. Nadchodzi prąd zimnego powietrza. Co? Chcecie przez to powiedzieć, że będzie jeszcze zimniej? Czy jest na to skala? Staliśmy na zimnie. Pamiętam pierwszą noc. Nie przybyłem przygnębiony, nie przyjechałem jako przybity pastor. Byłem całkiem szczęśliwy. Przyjechałem wdzięczny, doświadczaliśmy wspaniałych rzeczy. Nie przyjechałem, dysząc ostatkiem sił. Nie byłem w takim stanie. Ale przybyłem głodny. Pamiętam, że wezwanie mogło dotyczyć afroamerykańskich żon pastorów, będących akurat w ciąży. A ja i tak wychodziłem do przodu. O tak, to ja. Tak. Pierwszej nocy 5 razy przyjąłem modlitwę. Za każdym razem, kiedy o kogoś się modlono, ja tam byłem. Nie doświadczyłem niczego dramatycznego, ale wiedziałem, że zobaczyłem i zakosztowałem czegoś, co zmieni resztę mojego życia. Pamiętam, że powiedziałem, oddaję temu resztę mojego życia. Wróciłem do domu. I obiecałem Panu, jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz, to nigdy nie zmienię tematu. Wiecie, w 1987 pojechałem do Anaheim, żeby słuchać Johna Wimbera.
John Wimber in Anaheim. Był tam Blaine Cook. And Blaine Cook was there. And było tam wiele osób. Brent Rue, I think, is a, i to wywarło na mnie duży wpływ. Pamiętam, że siedziałem tam, słuchając rzeczy, których nauczałem od lat. I byłem sfrustrowany, ponieważ oni byli owocni w tym, w co wierzyli, a ja miałem jedynie teologię i prawidłowe stanowisko doktrynalne. Pamiętam, że wróciłem wtedy do domu z przekonaniem, że muszę podjąć ryzyko, że potrzebuję pewnego rodzaju spotkania z Bogiem, doświadczenia, czegoś, co współgra z tym, w co wierzę. Nie chodziło o to, żebym dostawał to regularnie, ale wiecie, jeśli jesteś wystarczająco głodny, to on w ogóle nie stawia ci oporu. I zaczęliśmy się modlić. Po konferencji modliłem się w ten sam sposób jak przed konferencją, ale gdy modliłem się po konferencji, zaczęły wydarzać się cuda. Nagle doświadczyliśmy zdumiewającego wylania ducha. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. To było niesamowite, ale nie wiedziałem, jak to podtrzymać. Myślałem wtedy, że gdy przychodzi poruszenie Boże, to jest Bóg, a gdy odchodzi, to też sprawia to Bóg. Tak myślałem. A później przeczytałem w Biblii, że Bóg chce mieć ogień na ołtarzu, ale to kapłani muszą go podtrzymywać. A to znaczy, że każde poruszenie Boże zaczyna się za sprawą Bożą, ale kończy się za sprawą człowieka. Dlatego moją modlitwą było: Boże, jeżeli jeszcze raz mnie dotkniesz, to nie zmienię tematu. Nie dodam tego, co Ty robisz, do tego, co my robimy. Jeśli mogę wam to jakoś naszkicować, mieliśmy dobrze działające, biblijne rzeczy. Mogliśmy zatem dodać to, co czyni Bóg, do naszej listy, ale On po prostu nie lubi być na liście. Nie znaczy to, że powinniśmy porzucić to, co robiliśmy do tej pory. Znaczy to tylko tyle, że umieściliśmy Go na liście, nawet o tym nie wiedząc. Jadę więc tutaj w 1995 i mówię: Boże, jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz, to nigdy nie zmienię tematu. Uczynię to, co czynisz, jedyną rzeczą, jaką robię. Ona będzie wszystkim, czego chcę. Poświęcę wszystko temu, co Ty czynisz. Jeżeli to Ty czynisz, to ja w tym jestem cały. Koszty nie mają znaczenia. Straciliśmy wielu ludzi, ale mogę uczciwie powiedzieć, że nie mieliśmy chwili przygnębienia. Nie mieliśmy chwili przygnębienia. Nie mieliśmy ani jednego dnia, w którym powiedzielibyśmy: o nie, co my robimy? Byliśmy tak przejęci, mając to, za czym tak długo tęskniliśmy, że czuliśmy się najbogatszymi ludźmi na ziemi. Pamiętam pierwszą niedzielę, zostaliśmy zaproszeni, aby być pastorami we wspaniałym kościele w Reading. Stanęliśmy tam, kościół nie miał pastora przez jakieś 8 miesięcy. Byli zmęczeni. Wezwałem wszystkich, aby wyszli do przodu. I oni wszyscy to zrobili. Mieliśmy tłum ludzi w przedniej części audytorium. Powiedziałem: przyjdź, Duchu Święty. A moc Boża zstąpiła na jedną osobę. Jedną. Spojrzeliśmy po sobie z Benny. Mamy go. Mówię poważnie. Mamy go. Teraz tego nie da się zatrzymać.